Siemaneczko, jestem Kierowaniak, ze mną jest... 30 sekund do pojawienia. Tak jest. Zaczynamy kolejny odcinek serii Droga do Goldu. Tak jak mówiłem, wszystkie odcinki będą przesyłane na kanał. Przegrane czy wygrane? Aha. Ja gram chyba na łańkę, dlatego sobie kupię... tarczę do rana. Dobra. I co, ogarniesz tą Rivenkę? Chyba, że łańka na midzie, ale prawdopodobnie Rivenka. No. Tak, ja specjalnie Syndrę wziąłem, bo myślałem, że najbardziej prawdopodobne będzie Rivenka na midzie. No i dobra. Chaos mainuje mida. Także mecz wygrany. Jeszcze z goldu. Ja na łańkę nigdy nie grałem. Ping jest mniejszy, ty ping się poprawia, bo jest 100. Zajebiście. Pisałem do tego, do playa, że nagrywamy i pasuje, że się na dobry ping. No. Mogliby mi dać 50. Trzeba za rachunki płacić, Chaos. Płacę, kurwa, ile ja pieniędzy im zostawiam. Dobra, zaczynam. Powinni mi już dawać darmowy internet. Dobra. Muszę mieć szybszy level od łęki. Diamond SRB. Ona nie pofarmi za bardzo przy mnie. Czyli po farmie, ale dostanie. A, no teraz zmisowałem grubo. Powiem ci, że dziwnie, na Majkę jeszcze nie grałem. Pierwszy raz w życiu gram na Majkę. No to pie. Ja ją widzę co jakiś czas. Nie grałem przeciwko też. Dobra, staram się tylko farmy nie gubić. No chodź być. Chcesz to ze mną wymieniać? To idź full, a nie tak o. Powiem tak, mógłbym teraz ją zabić. Ale będzie ciężko, na pewno nie podwierzę. To nigdy wleje. Panteon. Panteon powinien być na redzie teraz. O ty! Co za fuka? Okej. Okay. Ale się sam co na mnie wbiło. Nie wiem czy jest ta szywa. Wyżywa? Nie wiadomo kurczę, chyba nie. To Rivenka? Nie, nie stresowała, ale zignajtowała. Dlatego mnie trochę zadziwiła. Mogę się spodziewać, ale nie aż tak ostre zagranie, jakie zrobiła. Ja, yeah, egzekucja! Ha, dobra, zajebiście. Dobrze. For real? Plus jest tego, że ja teraz mam ignite. No i elegancko. Dobra, ja już się zrezopałem. Co pasuje zbudować? Chyba, że będzie AOS zbudować. Mocny premecz. Będzie się szybko tepnął na linię. Co ona napisała? For real? Nie wiem, sorry but you are i nie dokończyła tak jakby zdania. Pomogę jej. Bro. Amazing? Dobra. Co ona ma? 2 do rany i 4 poty. Pan tam gdzie okay, zachodzi? Pantheon. Wiem. Spierdalajcie ode mnie, kurwa. Kurę suki. Przepraszam, że tak się wypowiadam. Dobra, spoko. Na antenie. Na antenie, mówisz? Na antenie. Nie wiecie, gdzie pan tam poszedł? Nie. Ale był bardziej przy topie. Nie widziałem go, żeby przechodził przez Nida. I się spodziewam, że... Może iść na topo. Ale zjebałem to. Dobra. Ciężko będzie na nim, bo jak mi wari będzie... No, na ganku łańka strasznie jest squishy.
Barbie Wimpuje, ale on dopiero... Można liczyć na niego bardziej na szósty. Widzę Pantheona na bossie. Nie, Rivenku. O, fuck. Moja wina. Dobra, muszę cofać. Ciężko będzie na tę powojenkę. Ja regra. Ale mam TPK jeszcze. Nie wiem, czy sobie nie kupię do rana jeszcze teraz. Albo buty. Nie spodziewałem się, że pójdę na bota od razu. Mówię, że gra dość agresywnie ta Rivenka. Chce wykierować. Ale oni mają jeden podstawowy błąd, są full AD. Bo pionem jest zajebiście obija. Nie wiem, czy w tanka nie trzeba będzie iść. Są full AD. Nie będzie musiał iść nie wiadomo jak bardzo w tanka. Dałem się obić ścianę. No, będzie ciężko na tej linii. WhatsApp napisała Wayne'ka. Bajtuje cię słownie. Ty kurwa suko. Za ile masz szósty? Jeszcze nie mam. Kurczę, trzeba będzie HHP chyba na nią budować. Raz ma farmę 40. Jeszcze nie mam. Ten warmy mógłbym zgankować, jest po niej. No nie. Tak, gdyby mnie nie Pantheon, kurwa, też nie wysłało to. Trzeci raz już jest. Pierwszy udany gank jego, ale trzy razy już był. Nie fajnie. Zonie buduję od razu, bo... bo będzie ciężko. Uważaj na Rivenkę, bo może gdzieś zromować. No idzie na bota. No właśnie, jest na bocie. Razem pisał. Dobrze ogarnia tą Rivenkę. Dobrze ogarnia ta. Wayne'ka i będzie ciężko. Pierwsza w sumie gra mi tak nie wiem za bardzo jak zagrać. No na topie jest ciężko, że na Wayne'kę gra, bo najczęściej na topie jest też mele, a... Bisie. Dobra, ale ona już nie ma many, także będziemy musiała cofać. Kurwa, Pantheon mnie zaszedł, dobra. Nie mam flesza. Pantheon dobrze też gęguje. Nie można powiedzieć, że nie. No dawno takie przeprawy nie miałem. Dobra, lecę w hapsa. Dobra, damy radę z Warwickiem Hotter Smoka wziąć, to jest duży plus. Ona mi od farmy, już mam 59 farmy, beznadziejnie jest. Ale dobra, jest smok. Oni nie mają tanka, w late ich zgubią. Zgubimy ich, powinniśmy przynajmniej. Kurwa, combo. Zabijecie ją? Kurwa, właśnie nie wiem. Ja nie mam many, ale dobra, poszło. Dla Thresha, chuj. Ważne, że zginęło. Wieżyczka. Barbik, bierzemy wieżyczkę, bo ja z nią na lane nie wytrzymam. Wieżyczkę! Please, wieżyczkę! Pierdol miniony! Twoja drużyna zniszczyła wieżę. Okay. Dobra, idę sobie w dżunglę trochę podfarmić. Pasuje mi zbudować, kurczę, pod ten, pod jej spowolnienie jego i autoataków. No, to najlepsze rozwiązanie. Ale no nie... I armor. Niekoniecznie dużo HP ci się przyda na nim. Pasuje mi jeden gang od Warwicka. On jeszcze nie zużył ulta. Więc... Pisałem do niego. Spróbuj jeszcze raz. Spróbuj pingować. Ping 3 razy, że potrzebujesz... Nie, że potrzebujesz pomocy. To działa. Ja spinguję za ciebie. A, dzięki.
No ona teraz będzie, wiesz, ona szanuje farmę. Jezu, że bardzo z nią nie wygram. Nie mam flesza tym bardziej. Riwenka jest strasznie mobilna tutaj i Barwik stara się, wiesz, mi pomagać tutaj. Nie, co zrobiłeś? Dobra, chodzę złapałem killa. Kurwa, nie wygra, gdzie? No muszę, możesz zreumować mi? No, mogę zaraz, bo tu nie mam bez ulta. I Barwik też idzie, bo pingowałem, że pomóc, to widzę, że idzie. Ale mnie zrobiła, kurczę, ładnie mnie sleszowała. Jakby nie ten flash, to bym ją zrobił. Dobrze mnie zrobiła. Dobrze. Ale ja też zrobiłem, bo mogę na was poczekać. To niedobrze, ogarnięta Winka to jest problem. Jeśli jest ogarnięta, to bo może być problem i farmi strasznie. Kurwa, pingowałem, no ludzie, co byście zrobili? Przecież nawet cofałeś. No, Panteon do mnie idzie. Dobra, może to szybko wieżę weźmiemy. Chyba nie potrzebuję tak bardzo pomocy. Ale jest zabita. Ile do was? Idę do ciebie, Bajtuję go. Jest tutaj. Nie wiem, czy idzie na... O, dobra, mam mnie. Musiałem splesznąć. Dobra, mam cię. Nie mam many. Ale... On jest szybki. No, go. Za 5 sekund mam... może będą miniony, to zmieniam go, lecę. Nie ma buty. Ma buty. Szmaciarz. O, ładnie, ładnie. Nawet asystę zebrałem. O, fuck. Ja nie mam many, żeby walczyć. Zostanę na linii jak coś. To cofaj, to jest, odsuń się może troszkę, bo jesteś nakryta. Nie, nie, nie podejdą. Uwaga, jeszcze Rivenka jest, może zlutować. Spoko, spoko. Nie wiem, co mi się przyda, ale... Zbudujmy. To jest bajt. Dobra, ja już idę na linię do siebie. Jak przepal sobie linię, możesz przyjść do mnie na linię. Przedam się trochę przepaliłem. Myślałem, że ją pociągnę. Wiesz, że ping mi się ustawił? Zajebiście. Już mam ok. Bardzo fajnie. Kurwa, no mi będzie przejebane. Idę. Jestem w połowie przy baronie. Dawaj ją, teraz, tak. Dobrze. Dobra, nie wiedziałem, czy zabiję, czy ten... Tak to... Nie, bardzo, nie, bardzo dobrze, no. Kurde. Uważaj tam. Nie są ważne. Uważaj, Panteon tam się wrzeczali. Tak. Nieważne kto bierze kile, ważne, że kurde mamy przewagę drużynową. Dobra, ładnie poszła. Pozamytana jest. My god, łata. Ale dobrze, widzisz, szuka stuna. Ja uciekam od ściany. Nie, bardzo ładnie to wyszło. To jest najważniejsze w dobrym momencie rozpocząć fajta, bo jeśli... Jest smok, ja mam... Jej... Nie, nie mam TPK. Jeśli jest, żebym był jeszcze w stanie pomóc, gdyby to. A jeśli zabijesz ją sam, ale i tak sam asystę chyba dostanę. Powiem ze stunnołem. Czyżbym był w stanie Panteona wziąć tu na solo? No nie ma za dużo hapsa, ale pamiętaj, że masz ten. Wiem, ale ja już mam tutaj kolejnego tego.
Tak jest. To było w chuj ogarnięte, to co zrobiłem. Zaplanowane? Ten, zrobiłem ku wcześniej, krzaki. Tak wiesz, mówię sobie, no powinienem w międzyczasie przyjść, nie? Przyszedł, więc do ulta mi się... Tu rywenka jest. Idę. Jak ją złapiesz, to jest nasza. Rozumiem, jak to... Nie, nie wiedziałem, gdzie jest bot, nie chciałem za bardzo gonić już. Załarduję tutaj. Jest redy do wzięcia ich. Mam rywenkę tutaj. Tutaj. Idę. Jest do wzięcia. Już jest kurwa zamknięta. No musimy ją zabić. No nie ma opcji, żeby nie. Czyli chciałem ci zostawić killa, ale dobra. Nie, nie musisz. Oto, to nie jest nastawione, już meta nie jest nastawiona na killa jakoś tak bardzo. Tutaj. Winka. Tutaj schodzi. Zamknąć, ale myślę, że wy już ją zamkniecie. No. Ale ja wszystkie chętnie zbiorę. Ja pierdolę. Super. Przeorana Winka. Panteon schodzi na midę, ja jest pociągnę trochę topa. Jesteśmy 5 na 3 na midzie. Ja mam TPK za 2 sekundy, czy już mam TPK jak coś? Smog za 4. Co ona myślisz, że tu pojedynek 1 na 1 są? To nie kurwa szachy. O nie. Dobra. Macie TPK, jak coś to mówcie, ja jak ten, jak coś tepam. Tylko mów. O! Ale mnie wzięła, fleszem. Dobra, jakoś to poszło. Grace był na ten, ja bym nie Rivenka. Nie Rivenka, tylko ten. No właśnie, nie Rivenki snu, to może by była. Rivenka dobrze ogarnie. Nie ma co. Dobra, ja myślę, że cofaj, bo nie wiem, czy do nas Majka nie schodzi z stopa. Możliwe, już tak. A Warwick od tyłu. No ale dobrze zrobił. Był do wzięcia. Dobra. No, z koralikiem zrobię dużo teraz. No nie, trash. Też kurde. Już. Nie zabieraj aż tyle kill. Ile ma trash kill? 5 kill ma trash? Ja pierdolę, no. To trochę nie halo. Powoli schodzę, możesz tam ten. Bije się, bajtuje, połkuje. Nie mam many, ale bijemy. Zaraz będę miał, bo mam dobrą regenerację. Mógł poczekać z tym playem. Pierdalaj ode mnie. Sorry, że ci go przesunąłem, ale spoko, wolałem spoko. Bezpieczniejszy dla siebie. O, tutaj schodź, tutaj schodź, dead. Tutaj schodź. I'm dead. Nie miałem szans. No i tak, zostaję sam przy wieży i pasuję ją bronić. Okej, okay. Ja już mam w zonie. To mi się chuj przyda. Jako że full AD team. No właśnie, teraz może iść w damage. No już troszkę, nie, musiałem trochę ją skontrolować. Biorę na topie, bo widzę, no, że... Zbierasz, dobra. No, zbiorę. Smog jest za minutę 20. A
Ale mam słabą farmę w ogóle. Ja moja też dupy nie urywa. Nie urywa, bo kurde to z mojego nie mogę za bardzo sobie las hitować, tylko musiałem wchodzić raz ostra albo w ogóle. Ja miałem podobną rzecz z Rivenką, bo albo ona wchodziła na mnie ostro i musiałem reagować, albo ja na nią wchodziłem ostro, ale roamowała. Ja nie wiem jak to skurwa strasznie farmy było. Łańka nie ma ulta już. Okay. To Rivenka też ma, a farma da, Rivenka też nie ma za bardzo dobrej farmy. Riven pushuje, bo roamowała strasznie. I mimo wszystko w killach nie wychodzi na dobre. Ponieważ trochę była za bardzo agresywna. Mam cię, gnoju. Trochę szkoda, że ty zebrałaś. I co, smokę za 10 sekund? To bierzemy. A łaj nam siwirka pocisnęła. Bierzcie, bierzcie. A my bierzemy mida. Ich trzech nie mam, więc nie są w stanie o smokę zawalczyć. Idą. Ja nie mam man, nie przeżyję. Dobra, ale smoka macie? Tak jest. Macie. Super. Oni zaczynają flame'ować między sobą, trzeba ich pomóc. Wiesz co, już ten. Trzeba im pomóc. Wybaczcie, że na tenie mówimy o takich chamskich strategiach, aczkolwiek kiedy widzicie, że przeciwnicy zaczynają się flame'ić, jeżeli chcecie wygrać, pomóżcie im w tym. Tak jest, tak właśnie mówi Chaos. Jeśli chcecie, czujecie się, że jesteście platynami lub diamentami nawet, to żeby wyjść jak najszybciej, to musicie takie sytuacje wykorzystywać. Ponieważ to może się wydawać chamskie, aczkolwiek to jest gra. Dokładnie, różnie jest. Wystarczy wejść na psychikę koleżki. Jeśli się flamią, to znaczy, że nie zasługują na wygraną, ponieważ się flamią, nie grają drużynowo. Więc jeśli nie grają drużynowo i się flamią, to trzeba to wykorzystywać. A najlepszym sposobem na wykorzystanie jest pomóc im się flamić. No to ostatnio sobie poniżej pasa. Nie, niekoniecznie właśnie, jeśli się zastanowisz. Mam TPK jak coś. Niekoniecznie, ponieważ to jest błąd, który popełniają gracze, którzy niby chcieliby wygrać. Nie jest tylko skill. Tylko jak potrafisz, ogarniasz drużynową grę, tak? Mamy ich, wystarczy wieżę wziąć. Obijajcie wieżę. Kurwa, na sobie obijać, Franca. Sorry, zonie nie puściłem. Zastanawiałem się nad tym, co powiedzieć. No do czego tam czekał, kurczę? Beznadziejnie. W takim wypadku, w zależności od tego, co team powie, na przykład w tym wypadku ktoś stwierdził, że Panteon ma zajebisty ból. Patrzymy na ból jego i patrzymy i mówimy GG, pan full AD. Dokładnie. I pomagamy im się flamić. Czyli to jest taki przykład od kuchni, że tak powiem. Nie no, kielo. Czy wiem o co chodzi, wiem o co ci chodzi. Tak jak mówię, no, trzeba się nauczyć grać drużynowo. Kto nie umie, nie zasługuje na wygraną. Jeśli oni nie umieją, to trzeba to wykorzystać i wygrać. Ja mam tak samo razem, że ci powiem za dużo, zamiast w ogóle czasem nie pisać. To jest, jak to się mówi, polska cebula. Dobra, schodzę na mida, bo ten... I na przykład GG, Riven, tu agro. No. Mimo, że była dobra, ale tu agro. O proszę, o pojechałeś jej. Rofl. Zasadziłeś ziarnko.
No słuchaj, no. A mi ukradł farmę. Po co się kłócić z własnymi? Pan to on tu jest. Sprawić, żeby się oni kłócili. Bierzemy go. Co myślicie, ucieknie? A jestem daleko. O fuck, dobry stref. To był... mogłem splecnąć po tego chwila. Bo tu chodzi o push na midzie. Dobra, zajebiście, tutaj mam przewagę dużą. Bicie wieże jak coś. Ja się zajmę ręką. I revenku. O, Zulta mnie ściągnęła Morgana. Ładnie. Dobra. Trochę głupio, bo tam zeszli, a Sivirka przyznała. Trochę zjebaliśmy. No trochę ja za bardzo dałem się zbierzyć te smukować. Jako czy... midlaner nie powinienem. Powiem tak, brakowało nam Madekera teraz w tym teamfightie, wiesz, po prostu nie miał. Ja musiałem podejść pod wieżę, a jednak Wayne'ka bije. Na trzeł to taki przelot, to no. już mi to boli. No. Ja też podeszłem, dostałem duże zwierzę, musiałem za nie łzy, żeby przeżyć, ale wystarczyła Morgana z Ulta, która mnie ściągnęła. Aczkolwiek ja myślałem, żeby się zająć trochę właśnie Rivenką i Wayne'ką. No, żeby zasunować kilka przykład, nie coś wziąć. Tak. Wiem, o co chodzi. Więc, ale nie wyszło. Niestety to druga rzecz, nie zawsze można polegać na wszystkich w waszej drużynie. Musicie czasem to zaryzykować sami. Umiesz liczyć dla siebie. W dobrym celu. W dobrym celu. Trzeba umieć wykorzystać swoich sojuszników, nawet jeśli są źli. To, co przynajmniej jest potrzebne, żeby wygrać. Czyli push. Ogólnie ta meta skupia się na pushu. Smok 30 sekund. Okej. Kto pushuje, wygrywa. Proste. No teraz midgame, teraz te smoki. No, smoki są mega ważne. Baron jest mniej ważny, ale aczkolwiek jeśli się pushuje, to... Tam jest Rivenka Panteon, moglibyśmy wziąć, popatrz jak na tym, na topie sam. Bierzemy, ja lecę za wami. I ogólnie przy okazji smoka zrobimy. Jestem. Przeskocz. Dobrze, bierzemy smoka. To jest ta chwila, kiedy można powiedzieć, że GG... I co, nie mamy smite? Full AD, pan OP. No kurwa, ale nas zrobili. Bo to jest właśnie to, że nie ma smite'a. O, Rivenka wzięła. Szkoda, nie mam czym podejść tam. A, mogę mieć też zonie. No gdybym użył zonie, to byś mi przyszedł pomóc. Chuj, mogłem zrobić. To ograć. Moja wina, bo gdybym zużył zonie, ty byś akurat dostał cooldowna, żeby podejść. Byśmy byli dwóch na dwóch, byśmy byli w stanie coś zrobić. Dobra, nie. Ze dwóch sekunda. Przez Warwigowi, żeby to... No, spoko. Za darmo ten smok, nie wiem jakim cudem. Muszę się zapalić. Śpiał buźka. O, teraz to Wayne'ka ładnie podważa autorytet Warwicka. No, nie wiadomo jak z tym meczem, powiem wam szczerze, będzie. Wayne'ka to jest light, Rivenka to też jest light. Mamy Warwicka, no jednego wykluczy. Chaos mógłby Syndrom też drugiego wykluczyć. Seekom psa. Rivenka gra ładnie. Tylko głupio farmi, słabo farmi. Głupio ta szmata farmi. Szkoda tego smoka, bo mieliśmy już czwarty smok. Spustoszenie.
wezmę potkę na push. Bo czuję, że teraz będziemy trochę pushować. Nie wiem, czy my wygramy z nimi bezpośrednio pojedynku, powiem szczerze. Mają lepsze AOE. Nie, no, nie mają tanka. No też takim tankiem jeszcze nie jestem. Wiesz, o, wystarczy taki tunik, wystarczy złapanie, o, rozumiesz, bo nie mają tanka. Dobra, ładnie, ładnie nie ma, poszło. Kurwa. Dobra, ale dobrze zapanała łańka. Tyle było już, chyba nie zastanowałeś się. No. Padzie ta siwirka idzie, co jest koniec meczu. Co, Barwik, chcesz tankować? Idę. Mam potkę, więc robię wieżyce aż 100 damage'u. Ło, dobra. Widzę, nie jesteśmy w stanie. Szkoda, bo Sivirka cofnęła się do tego, wiesz... Sivirka, tak, Sivirka mogła z nami pushować, ale no... To jest solo queue, trzeba o takich rzeczach niestety pamiętać, że nie zawsze jest... Tak jakby się chciało. W sumie idę trochę też pod AP pasować, bo Morgana widzę poszło pod AP full. Mają mapa jednak. No ja wziąłem ten, tyle co na regenerację. Akurat tyle Magic Resist mi trzeba, powiem ci. Więcej mi nie trzeba na Morganę. Powiem ci tak, jak ściśniemy Wayne'ka i Gravesa, to Rivenka też za dużo nie zrobi. O, ale mnie zrobiła. Ładnie, ładnie. Gratuluję Wayne'ka. Ładnie. Kurwa. Nie, nie zdążysz. Jeszcze sam zginiesz. Otóż nie ma flesza. Ale masz dwóch ADC na sobie. Ciężko. Kurwa. O. Trzy asysty zrobi, ale... Wytnie się, wytnie. To się wytnie, tak jest. To się wytnie. To się wytnie, tego nie będzie. Ale wiesz co, minąłem się idealnie z tą tą. Chociaż nie no, w sumie by mnie szukali, jest ta furtka, że zajebana teraz. No. Właśnie ułatwili o tym, o to długo. Że też właśnie szukanie takich przeciwników. Czy wiesz, ja chciałem pomóc Threshowi, nie? Tylko Thresh odsuwał się o tyle tarni i potem tak ten. Kurde, ja czekam, aż dadzą następny item na 120 AP, ponieważ już nie mogę kupić... Nie wiem, czego ta Sivirka sobie teraz poszła na topa. Ale to się zbuduje. To może być troll item trochę. Aczkolwiek nie powiem, że nie zadziała. Jego raczej nie złapie po minionach. Rivenka was zachodzi, uważaj. No jest, jest. Macie ją? O, tutaj slashowa. Nie, panie slashowa. Smok za 20, więc robimy smoka, trzymamy się. Możemy barona potem zrobić szybko. Kaja może ją zespunuje. Trafiona. Ale się kurwa rusza, szybko. Mogę się chociaż bardziej nie chciał, no ale w sumie też bez sensu jest. O fuck, nie trafiłem ją. Smoka, chodź smoka, zrobimy. To będzie już czwarty. Drużyna zniszczyła inhibitor. Koniec celu. Spustoszenie. Myślę, że barona możemy wziąć. Blue, barona. Przecież nie mamy barwika na barona. Cokolwiek. Też chujowa. Idziesz po blue? No to idę. Co to za ściana zajebana teraz? Czy da się go teraz przejść? Nie powinno się dać. Nie no, da się, tylko ona chyba jest wystarczająco gruba, że nie dały się rady. Wow,
Kurwa. To zrobili? Bywa. Ja trochę damage'u zrobiłem nagle, no. No, to rzuciłem, miałem jeszcze jedną auto, taki miałem co bicie, nie bicie. Podobno, że Renek to jest OP z blood. Podobno tak. Przeciwnik pokonany. Nie do powstrzymania. Koniec. Oglądałeś mecz Polaków? Rokatu? Nie. Czy ten? Piłkeren. Oglądałem. Czy w sumie to słuchałem? Ja oglądałem staty. Bardzo ładny mecz, bardzo, bardzo emocjonujący ogólnie do samego końca. I chociaż wygraliśmy trzecie miejsce. Ajajaj. No nie, już wiesz, no trudno, no na supporta, ale to zawsze czysta gorda, to nie ważne cię support. Cofaj, bo oni wszyscy trzech żyją, sam zostajesz. I tu i tak nic nie zrobisz. Wow, ale zjebałem. Oto mam Zonię i mam jeszcze ten. I nie masz many, nie? Mikaela. Mana mi się bardzo szybko regeneruje przez Mikaela. A to, że nie mam many, to nie powiem dzięki komu. No ale nie powiesz, że nie dobrze te cegiełki. No nie, no przypadkiem, no ja nie mogę, nie mogę powiedzieć, że specjalnie. Ostatni item, jaki złożę, to będzie ten, kurczasta zbroja. Boys all together. Mamy 4 smoki, no nie ukrywam, że to nie jest mało. To nie jest... No 3 minuty i 5, wtedy możemy jakoś, albo jeszcze trochę wcześniej Barona wrzucić. Barona i wtedy możemy ładnie spuszować. Ja bym poszedł jedną linią, która jest spuszował. Jakby zmusić drużynę do Barona? Łęka to ładnie ten. Teraz. Jesteśmy akurat tym. Teraz. Właśnie tak się zmusza team do Barona. No, pięknie. Smog za 3 minuty akurat. Rivenka jest tutaj. Nice. O nie! Serio? Ile ona ma AP, żeby tak mnie zajebało? Co ma? Ale to powinien już być push to win. Dobra. No. Dobra, wygrało. Wygrało doświadczenie, że tak powiem. Ja wiem, że to nie miło, że oni teraz będą wszyscy chcieli reportować Panteona, aczkolwiek i tak zawsze się to zdarza drużynie przegrającej, że kogoś chcą reportować. No. Dobra, więc to nic. To było w tym odcinku. Ładnie dziękujemy. Pożegna się ładnie chaos. Żegnam was. Mam nadzieję, że nauczyliście się tego, co widzicie. Dobra, dzięki, na razie. Silvera wyjdziecie wyżej.